Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj krótki tutorial o komponentach w Bubble, czyli takim mechanizmie, takim rozwiązaniu, które pozwala nam szybciej budować aplikacje, bo Bubble przygotował nam kilka gotowych elementów, połączył te różne kontrolki, różne akcje ze sobą, umieścił w odpowiednim miejscu i pozwoli nam to wykorzystywać. Wszystko jest zaszyte tutaj pod przyciskiem Components i mamy tutaj kilka takich komponentów, jak właśnie kilka różnych nagłówków. Kilka takich jakby zdjęć i tekstów obok siebie, jakieś rozmieszczenie elementów na grupie oraz stopki, a także możliwość rejestracji naszego użytkownika oraz zalogowania się. I możemy sobie to łatwo wykorzystać. Najlepiej jest tutaj na swojej stronie, jak ukryjemy sobie komponenty, wybrać, aby nasza strona była na przykład container layout typu kolumn. Wtedy te nasze elementy, te komponenty będą nam się ładniej układały, jak będziemy je wykorzystywali. I też, jeżeli chcesz dany komponent wykorzystywać w kilku różnych miejscach swojej aplikacji, na przykład taki header, chcesz, żeby twój header był i na stronie głównej, i na jakiejś stronie z profilem twojego użytkownika, i gdzieś jeszcze w innych miejscach, to najlepiej zrób wtedy reużywalny element, czyli zrób nowy reużywalny element, na przykład nazwij go header. I tutaj umieść ten swój właśnie header, więc zamkniemy to, layout ustawimy na kolumn, możemy sobie ustawić jeszcze szerokość tego elementu, na przykład 1200, ok. I teraz tutaj wykorzystać ten header, wrzucimy go sobie tutaj, ok. Zmienimy wysokość tej naszej grupy również, żeby się ładnie dostosowała do tego, więc na przykład 60 tutaj ustawimy. I teraz, jak będziemy chcieli ten header dokładnie wykorzystywać na różnych naszych stronach, to lepiej właśnie wykorzystywać tutaj header z naszej reużywalnego elementu. Więc teraz, jak zrobimy sobie nową stronę, new page, create, to znowu możemy wykorzystać ten header. Layout strony znowu ustawię na kolumn. Więc jeszcze raz ustawimy sobie ten nasz header, jest i jeżeli coś będziemy chcieli w nim zmienić, na przykład zmienić tą kolejność tutaj napisów, przycisków, tekstów i tak dalej, to wejdziemy sobie w header w jedno miejsce i po prostu tutaj sobie to przestawimy, na przykład zmienimy, żeby to było następne. Tym sposobem na wszystkich naszych stronach i ten indeks, i new page, tam gdzie chcemy użyć ten header, będziemy mieli właśnie to zmienione. Więc jedna rzecz, wydaje mi się, że lepiej te komponenty używać w wielu przypadkach jako reużywalne elementy i dopiero taki reużywalny element wprowadzać gdzieś do swojej aplikacji. A przejdźmy sobie jeszcze po tych wszystkich komponentach i zobaczmy, jak to wygląda. Więc jak weźmiemy tutaj sobie jakiś pierwszy, lepszy. Właśnie, mamy tu trzy rodzaje header. Pierwszy header wrzucimy sobie po prostu różne przyciski, przyciski login, sign up, możemy się zarejestrować, zalogować, ale nie mamy, tak naprawdę nic się nie stanie. Jak uruchomimy sobie aplikację i klikniemy w te przyciski login i sign up, to nic się nie stanie, bo razem z tym headerem nie idzie żaden pop-up, który nam wyskoczy, abyśmy się mogli zarejestrować, ale za to możemy sobie zrobić, że nasze menu tutaj automatycznie, zobaczcie, przy węższym ekranie robi się w takiego hamburgera i tutaj się pojawia, ukrywa się pod tym elementem. Więc Bubble tutaj zrobił dla nas taką robotę, że zrobił, ukrył właśnie różne przyciski, jeżeli nasza aplikacja jest wąska. Więc mamy takie fajne menu i tutaj widać, że właśnie te menu jest ukryte w grupie Focus. Tak samo jest już przygotowany jakiś workflow. Jak klikniemy sobie w logo, w zdjęcie logo, to od razu przejdziemy do strony głównej. Więc widać, że raczej ten header jest przygotowany właśnie do tego, żeby go wykorzystywać na różnych stronach. Więc lepiej moim zdaniem wykorzystać go w reużywalnym elemencie. No i następnie jest ten workflow przygotowany z tym, żeby pokazać właśnie tą hamburgera, ten icon menu. To jest ten nasz hamburger właśnie do wąskiego ekranu. I wtedy pokaże się nam grupa Focus z różnymi przyciskami. Mamy tutaj jeszcze inne rodzaje tych naszych headerów, więc możemy sobie dorzucić drugi header. Ok, wygląda troszeczkę inaczej, nie ma tutaj tych przycisków rozłożonych. Od razu ma tego hamburgera, ma minimalną listę. Tutaj też możemy zobaczyć sobie, jak to wygląda, jak te przyciski się układają. Jest tylko ikonka hamburgera, więc to jest od razu dostosowane tylko raczej do wąskich ekranów. Następnie mamy kolejny header, który też ma i w inny sposób po prostu ułożone te nasze przyciski. Zdjęcie mam na środku, tu po lewej stronie mam jakieś przyciski i po prawej logowanie i rejestrowanie się. No i przejdźmy na początku jeszcze do tego naszego pop-upa z logowaniem, rejestrowaniem. Jest taki pop-up,
tutaj, jak go sobie dodamy, to od razu dodaje nam bardzo dużo, zobaczcie, workflowów, akcji. Jak klikniemy sobie w jakiś przycisk, to nam się dzieje jakaś rzecz. Jedyne, co musimy zrobić, to mamy takie niektóre akcje puste. An element is click. Który element jest kliknięty? No nie wiem, ale jak go klikniemy, to pokaże nam się w ten pop-up. I wtedy będziemy mogli się zarejestrować lub zalogować. I zobaczcie, on tutaj robi, ukrywa grupę login i pokazuje grupę sign. Więc to jest ten, który musimy podpiąć do przycisku sign. Więc możemy coś takiego sobie zrobić. Musimy wyłapać sobie któryś z przycisk sign up, na przykład ten. Nazwijmy go test. I tak samo ten nasz login test. Będzie nam łatwiej to znaleźć, bo tych przycisków sign up już tutaj ma bardzo dużo. Więc wróćmy do naszego workflow i tutaj będziemy pokazywali tą grupę sign up, czyli rejestrację. Więc tutaj poszukamy sobie tego naszego przycisku sign up. OK? I tak samo musimy zrobić z tym drugim elementem, który ukrywa nam rejestrację, ale pokazuje logowanie. Więc szukamy przycisku login i możemy odpalić naszą aplikację i przetestować. Klikamy sign up i zobaczcie, pokazuje się już piękny pop-up przygotowany przez Bubble. I on też działa. Jak tutaj klikniemy sobie, mam już konto, zaloguj, to on przyłącza się do logowania. Klikniemy sobie login, znaczy nic się nam nie dzieje, create new account, przechodzimy do sign up. Więc musimy jeszcze podpiąć sobie właśnie te nasze akcje, że jak w pop-upie klikniemy login, to żebyśmy coś wykonali. Więc tutaj mamy naszą login, klikamy login, start edit workflow i musimy wypełnić sobie tą akcję z logowaniem. I to co ciekawe, tutaj też widać, że Bubble w tym przypadku na przykład tego przycisku nie wykorzystał styli, tylko wystylizował cały ten przycisk oddzielnie, ręcznie, co też troszeczkę jest moim zdaniem nie najlepsze rozwiązanie. Lepiej byłoby tu wybrać styl primary button, tak samo tutaj i po prostu w tym stylu edytować wygląd takiego przycisku, czy tam zmienić. Mamy tutaj różne takie małe kruczki. Przejdźmy sobie dalej, zobaczmy jeszcze, co tutaj jest w tych naszych komponentach. No tak jak mówię, jakieś ułożenie sobie tutaj zdjęć w grupie, tutaj tekstów, więc możemy sobie dodawać takie elementy i obserwować, jak to się wszystko wyświetla. I jeszcze niżej mamy też możliwość dodania jakichś stopek. Mamy stopkę, tylko te stopki, no też trzeba, usunę sobie, mam trochę za dużo już, mamy stopkę. Musimy ustawić też, żeby ta stopa była na samym dole, więc też sobie tutaj zedytować. Ustaw mi, bardzo Cię proszę, na samym dole cały nasz element. Więc wybrać musimy odpowiednio, gdzie to wrzucamy. Chyba najlepiej taką stopkę można też wrzucić po prostu w pływającą grupę. Jeżeli chcemy, żeby ona cały czas była na dole, to po prostu wybrać sobie, niech leci na dół, by naszym rodzicu, jak ma układać te nasze wszystkie elementy. Zobaczmy jeszcze, co tutaj mamy. Tych stopek chyba mamy trzy różne rodzaje, więc też jest jakaś inna, mniej tutaj różnych elementów. Tutaj jeszcze więcej, więc możemy się po prostu wykorzystać z któryś z tych rozwiązań i później powypełniać odpowiednie elementy. Mamy jeszcze, znowu usunę sobie to wszystko, mamy tutaj jeszcze taki formularz też do rejestracji się i logowania, który nie jest pop-upem, on po prostu się nam wyświetla. Zobaczmy, jak zrobimy preview teraz naszej aplikacji, to od razu na dzień dobry nam się wyświetla, żeby się dołączyć. Nie musimy klikać żadnego przycisku, aby nam się pojawił pop-up z formularzem rejestracji, tylko od razu po otworzeniu strony jest. I mamy jeszcze tutaj, no bo usunę sobie ten fragment, komponenty i mamy jeszcze przed taką stronę welcome i też tu jest formularz rejestracji, logowania się. Po prawej stronie łatwo możemy sobie umieścić jakieś zdjęcie, znaczy komputera lub z bazy danych, żeby to ładnie wyświetlało. Więc podsumowując już tutaj, Bubble jakiś czas temu dodał właśnie tutaj możliwość z komponentami, przygotował różne takie elementy, kontrolki już dużo bardziej zaawansowane, może nawet nie kontrolki, tylko połączenie różnych kontrolek, łącznie z tym, że też tutaj wlatuje workflow i różne akcje już są przypięte, więc nie musimy się martwić tym, że jak klikniemy tekst, że mam już konto i proszę mnie zaloguj, to żeby przełączyć się na grupę logowania, bo Bubble już za nas to zrobił. Jednak są tutaj takie małe jeszcze kruczki, o których trzeba pamiętać, że jak sobie już to wgramy, to musimy jeszcze przelecieć przez wszystkie te kontrolki i poedytować, na przykład poustawiać tutaj style tych przycisków, abyśmy, jak potem będziemy zmieniali wygląd takiego przycisku, żeby mieć spójność tej aplikacji, wykorzystywać po prostu style. No i kolejny element, o którym mówiłem na początku, czyli jak chcemy takie
elementy wykorzystywać na wielu różnych naszych stronach, to najlepiej wrzucić to właśnie w reużywalny element. Tutaj mamy teraz nasz header i tak go wykorzystywać, a później edytować właśnie w tamtym reużywalnym elemencie. Ale jednak niewątpliwie takie komponenty są kolejnym krokiem, które pozwalają dużo szybciej tworzyć aplikacje. Bo jeżeli chcemy zrobić jakiś bardzo prosty landing page, po prostu wrzucamy sobie szybko te komponenty tutaj na naszą stronę, edytujemy ich wygląd i nie bawimy się w to, żeby były reużywalne elementy i nie bawimy się też tak do końca, że nie musimy sobie barać tych styli, skoro to ma być bardzo prosta aplikacja, tylko tutaj już edytujemy to tak, jak nam edytował to Bubble, czyli bez stylu, ale ręcznie, bo na przykład mamy tylko jeden taki przycisk z naszej aplikacji, więc nie bardzo nas będzie bolało, jak będziemy musieli zmienić jego wygląd. Więc to jest jakiś element, który przyspiesza nam pracę. Mam nadzieję, że za jakiś czas troszeczkę jeszcze zostaną poprawione te elementy, na przykład właśnie te style, albo żeby taki header był jednak reużywalnym elementem, bo wydaje mi się, że to jeszcze bardziej przyspieszy pracę. A teraz bardzo dziękuję Ci za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. Cześć!